Dziś robię chrościklany. Do naczynia miksującego wlewam mleko, dodaję mąkę, jajka, cukier, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, sól i spirytus. Mieszam 30 sekund. Po tym czasie przelewam ciasto do plastikowego worka, w którym później robię otwór w jednym z rogów. Zamykam szczelnie i kolistymi ruchami przelewam od razu na patelnię. Smażę około 20 sekund z każdej ze stron. Przekładam na papier, by odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Daję posypane cukrem pudrem. Jeżeli Ci się podobało, zostaw lajka pod postem. Zapisz też rolkę, by jej później nie szukać.